Dobiegła końca budowa chodnika w ciągu drogi wojewódzkiej nr 977 w miejscowości Łużna. W poniedziałek 19 grudnia w centrum Łużnej dokonano uroczystego otwarcia. Uroczystość zakończenia inwestycji odbyła się w Gminnym Ośrodku Kultury w Łużnej. Wzięli w niej udział przedstawiciele władz powiatowych, radni, przedsiębiorcy oraz przedstawiciele firm Godrom i Haszwód, wykonawców inwestycji. Wszystkich przybyłych powitał Kazimierz Krok, wójt gminy Łużna. W słowach wstępu podziękował za zaangażowanie w pracę, podkreślając przy tym, że od teraz gmina Łużna stała się bardziej bezpieczna. Panie wójcie, doczekaliśmy się, można śmiało powiedzieć, bardzo ważnej inwestycji, bo to jednak droga wojewódzka. Tego chodnika brakowało, bo było tutaj bardzo niebezpiecznie. Myślę, że na dzień dzisiejszy, kiedy została zakończona budowa tego chodnika, można jednoznacznie stwierdzić, że te chodniki są niezbędne. Jak widać, korzysta z niego wiele mieszkańców gminy Łużna. Przede wszystkim młodzież uczęszczająca do szkoły i ludzie starsi. Zima zbliża się wielkimi krokami, właściwie no już jest. Ten chodnik też będzie w zimie odgrywał bardzo ważną rolę, bo bez tego chodnika ludzie chodzili poboczami. Nieraz te pobocza były zasypane śniegiem i wzbudzało to jednak sporo kontrowersji i utrudnień. Tak, na pewno tak, z tym, że przyniesie on, na pewno zwiększy bezpieczeństwo, niemniej jednak przyniesie wiele problemów związanych z jego odśnieżaniem, ponieważ jadące odśnieżarki, które utrzymują nawierzchnię drogową, jednoznacznie, przepraszam, przejeżdżając zasypują chodnik. No, w przyszłości muszę się zastanowić, jak technicznie rozwiązać na bieżąco utrzymanie tego chodnika. Głównym punktem spotkania było oficjalne przecięcie wstęgi na fragmencie chodnika przy drodze wojewódzkiej nr 977. Wstęgę przecinali m.in. Kazimierz Krok, wójt gminy Łużna, Karol Górski, wicestarosta Gorlicki oraz Andrzej Kuklicz, prezes zarządu przedsiębiorstwa drogowo-mostowego Godrom w Gorlicach. Umowa na realizację budowy chodnika została podpisana 1 października 2009 roku. W przeciągu zaledwie 2 lat udało się wybudować 5 km 600 metrów chodnika wzdłuż drogi wojewódzkiej nr 977 w Łużnej. Całkowity koszt zamknął się w kwocie 5 800 000 zł, z czego 50% to wkład gminy Łużna. Nowy chodnik w znaczący sposób poprawi bezpieczeństwo dzieci uczęszczających do szkoły w Łużnej. Czy jest potrzebny chodnik w Łużnej? Uważam, że tak. Chodnik poprawił przede wszystkim bezpieczeństwo mieszkańców, bezpieczeństwo dzieci idących do szkół. Jest 2 szkoły na terenie wsi Łużna. Uważam, że chodnik bardzo, bardzo jest potrzebny. Zgadzam się ze zdaniem koleżanki, jest potrzebny, tylko jego, dbanie o niego jest również potrzebne.